silny, nie będą nic widzieć. Proszę za mną. A to nie ja powinienem dowodzić. To nadal misja oddziału Inferno. A ja nadal jestem generałem. Jasne. Idę za tobą. Na te stare linie, mundurze. Imperium składało kiedyś ADA. Zepsute. Nie wejdziemy. Jeśli włączymy linię produkcyjną, powinniśmy wjechać ją do środka. Wejdź do kokpitu. Hej! Możesz się przesunąć? Peleryna mi przeszkadza. Wiem! Nie masz pojęcia o przestrzeni osobistej. Mam za to doskonałe wyczucie stylu. Widzisz to? Fabryka nie jest opuszczona. Nadal trwa produkcja. Dobra, więc kradniemy ich broń i likwidujemy fabrykę. To samo mówiłeś o ratowaniu Hana Solo z pałacu Jabby. Coś wymyślimy, jak zawsze. Z tobą nigdy nic nie idzie zgodnie z planem. Tam! To główny terminal. Za jego pomocą da się odciąć zasilanie fabryki. Trzeba tylko ominąć tych wszystkich szturmowców. Ty i ja znowu razem w akcji. Nie mów, że ci tego nie brakowało. Ani przez jedną chwilę. To nasz przystanek. Całe szczęście. Dobra. Dostaniemy się do centralnego terminala i wyłącznie zasilanie. Wiesz, co robić, gdy zacznę strzelać. Zostańmy się do terminala i zlikwidujmy to miejsce.
Wiesz, co robisz, prawda? Oczywiście. Wykryto nieautoryzowane czynności. Uruchamiam procedurę blokady. Świetnie. Wyglądał na przycisk zasilania. Dobra, nowy plan. Jest tu mnóstwo lawy, tak? Tak. Czemu? Co zamierzasz? Zobaczysz, ty nam skołuj środek transportu. Byle tylko jak najdalej od ciebie. Pracują z wydajnością 200%. Nastąpi wylew.
Zamykamy. Przy użyciu lawy. A co z uzbrojeniem? Heider potrzebuje gonterków. Później, przeproszę. Nie możemy pozwolić Imperium na zdobycie tej broni. Kroczącą, będę mógł po niej przejść. Nie udało się. Może to ten przycisk? Nie mam na to czasu. Dla mnie w porządku. Szyf, mamy czym zwiewać? Nowy plan. Spotkajmy się przy linii montażowej. Słuchaj, podejmuję po raz kolejny ogromne ryzyko. Shriv, chyba cię ucałuję. Hej, orientuj się! Właśnie tu! Przesuń się, ja prowadzę. Ale będzie zabawa. Idź do tego promu. Zabierz nas na wyższy teren. Co mogę zrobić? Wezwij Aiden i daj znać, że może nas odebrać. Z przyjemnością. Aiden, już czas! Świetnie, ileż tu broni odbieramy? Zero. Chyba zrobiliśmy cały arsenał. Więc jaki mamy ładunek? Z
zdesperowany Duros i człowiek w niedorzecznej pelerynie. Mówiłam bardzo dokładnie w parametrach. Aiden? Aiden, jesteś tam? Traciłem łączność. Co to było? To był odgłos mojego doskonale działającego planu. Zdrzeszczaj się, Kalrissian! Wulkan wybuchnie, prawda? Albo lepiej nie. Niech to będzie niespodzianka. Cieszę się, że ty też. Dzięki, stary. Widzisz, mówiłem, że będzie dobrze. Zniszczenie fabryki przyniosło niespodziewany skutek. Admirał Akbar wzywa wszystkie okręty Republiki na Jakku. Jest tam cała flota Imperium. Minus sprzęt, który otrzymaliby z Sulus. Mój ojciec pewnie tam będzie. Ale schwytanie go zeszło na dalszy plan. Ta bitwa może rozstrzygnąć wojnę. Wchodzimy do akcji, by wspomóc flotę. Odbieram wezwanie o pomoc. Zbyt dużo by zliczyć. Del, Korwus jest twój. Zajmij się górą. Pomożemy ze szliwem na dole. Zaczekaj chwilę. Aiden. Postaraj się wrócić. Postaraj się, żebym miała dokąd. Hej, Shreve, mam nadzieję, że przetrwasz tę potwornie niebezpieczną misję. Dzięki, Del. Twoja przyjaźń wiele dla mnie znaczy. Zbliżamy się do sygnalizatora. Połącz mnie. Tak jest.
tu kapitan Lindsay! Nasz statek się rozbił, a imperialne maszyny kroczące mordują ocalałych! Potrzebna ewakuacja! Uwaga! Zbliżają się statki wroga! Nadlatują myśliwce Tai! Rozwalmy je! Myśliwiec zdjęty! Tu komandor Aiden Versio, oddział Inferno. Pomoc jest w drodze, kapitanie. Lornetkę? Zostawiliśmy lornetkę, wycofując się na te pozycje. Zajmiemy się tym. Zostań tu i nas osłaniaj. Pani komandor, lornetka jest blisko. Tu oddział Inferno. Wzywam dowództwo Starhawka. Potrzebny atak orbitalny. Tu dowództwo Starhawka, Inferno, atak orbitalny. Oznaczcie cel, my ześlemy deszcz ognia. Zbliżają się! Wzywam dowództwo Starhawka. Potrzebny atak orbitalny. Tu dowództwo Starhawka, Inferno, atak orbitalny. Oznaczcie cel, my ześlemy deszcz ognia. Ostrzał orbitalny, tutaj! Ostrzał z orbity celny. Uwaga, ciężki strzelec! Jeszcze raz i będzie po maszynie. Kolejni imperialni! Jeszcze raz i będzie po maszynie. Inferno, to działa! Potwierdzam. AT-AT zniszczony. Maszyny kroczące są za blisko!
mamy. Starhawk, jedność rusza dalej. Więcej nie trzeba, Starhawk. Dzięki. Uratowaliście wiele istnień. Inferno! Odwrót do strefy ewakuacji! Tędy! Del, wydostańmy stąd kapitana. Lecę na miejsce odbioru, pani komandor. Polecamy się, kapitanie. Powodzenia. Shreve, wracamy na statki. Możemy chwilę pogadać o całym ataku orbitalnym. Jasne, o co chodzi? Że to chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Nie możemy znaleźć luki w formacji Imperium. Na razie nie przedrzemy się przez ich flotę. Potrzebujemy dodatkowego wsparcia. Czy ktoś mnie słyszy? Tu Starhawk, jedność. Dużo się tam chyba dzieje. W takim starciu każdy musi dbać o siebie. Najlepsze, co możemy zrobić, to skupić się na tym, co mamy tutaj. Kadra upiorów rusza do ataku na umocnienia Imperium. Wedge, Snap, zniszczcie te działa i zapewnijcie nam wolną drogę. Pracujemy nad wyrwaniem grabieżcy z tej walki. Załatwiony! Co się stanie, jeśli trafimy na twojego ojca? Spędziliśmy tyle czasu na jego tropieniu, że sam już nie wiem, co będzie, gdy go znajdzie. Musimy się skupić. On nie jest naszym celem. Nowe rozkazy od admirała Akbara. Musimy uzyskać dostęp do imperialnego obiektu na węglowym świecie. Mogę dostać jakieś wsparcie naziemne? Bombowce. No to jazda! Niezły strzał, Perzio. Cel wyeliminowany. Celowo znajduje się na kursie kolizyjnym z planetą? Potwierdzam. Mamy na tej jednostce swoich agentów. Wysłać zespół ratunkowy na ich trasę. Zrozumiałem. Kogo szukamy? Del i Kyren. Porucznicy za linią wroga. Rozumiem. Znajdziemy waszych ludzi. Dobra, to tyle. Pani komandor, ten zestrzelony niszczyciel wysyła wsparcie bombowców do imperialnej placówki badawczej na węglowym grzbiecie. Ten obiekt to kluczowy cel dla Republiki. Hayden, moglibyśmy unieszkodliwić te bombowce z wnętrza hangaru. Świetny pomysł. Znajdź miejsce do lądowania.
Wchodzimy do środka i szukamy zdalnych detonatorów we wrakach. Nie wiedzą o nas. Dobrze. Trzymaj się blisko i czekaj na mój ogień. Nasze bombowce trzymają na razie Republikę Stanów. Więc nie stały, to ten się...